Wszystko, co mamy. Cicho, Mateo. Karta mi dzisiaj żre. Właśnie widzę. Zażarła całą moją pensję. Sprawdzam. <laughs> makao Idiota, przecież gramy w pokera. Mały street. Dzień dobry. Proszę pana. Czy zadzwoniłem się do egzorcysty? Eee, jestem fachowcem. Ale mogę spróbować. O co dokładnie chodzi? No więc tak. Musi się pan wbić na spotkanie pokorowe i zabić demona. Albo nastraszyć go tak, żeby sobie uciekł. A jak płatne? Z góry. A kwota no to jak to mówią. Egzorcysta za niecałe 300. O, czyli 200. Nie. W moim przypadku 290. O. No dobra, zgoda. Jeśli chodzi o broń, to nie może pan zabrać nic ze sobą. Nie da pan rady. Jak to? Ja nie dam rady? A w ogóle to gdzie to jest? Do właśnie gdzie? Trochę nigdzie we śnie. Demon, który udaje nauczyciela, więzi uczniów we śnie. Wszyscy mają jakbyś piączkę razem. I o tym nie wiedzą. Wystarczy, że położy pan się spać, Już pan tam będzie my się wszystkim zajmiemy. Ż zajmiemy my się wszystkim. Gdy zrobi pan z małym porządek, wszyscy o się obudzą. A jest jeden haczyk. Będzie pan rozmawiał z osobliwą młodzieżą. Proszę przedtem sobie wyobrazić siebie jako wkurzającego gówniarza w liceum. Pieniądze wyszle pocztą. Ale robotę musi pan zrobić już dzisiaj. Aha... Dziwne. Ale co mi tam za 290 zł? No to wszystko jasne. Do widzenia. Do widzenia. Żranice rozszerzone. Nie reagują na światło. Co, piliście? Wódkę? Panie Grzeszu, przyznaję się. Damian, co ty robisz? Paliliśmy papierosy. Kopnijcie jednego, a ja nic nie widziałem. Malborasek, kiedy ostatni raz miałem cię w ustach? O, cześć! Chcesz z nami zagrać w pokera? I z której szkoły jesteś? Tak. No to świetnie, mamy komplet. Chodź do sali. Miki rozdamy. No to teraz pusta w ciemno, każdy daje. E, dealer i osoba po dealerze dają 5, a reszta daje 10. Tylko pamiętajcie, to jest 5000. No i wyrównanie w ciemno. To teraz Romuś. Nie, nie. Ile dajesz? Nie. Żetony im dać. Stawka mniejsza niż życie. Stawka 10 tysięcy. Pas. Ehm, jaka stawka? 10. Wyrównuje. Po stawkę. Jaki przeciwnik? Widać, że mu karta, że. Cicho. Podwajam stawkę. Sprawdzam. Kacper, zabieram ci prawo głosu. Ale mi się nie da zabrać takiego prawa. Zabieram Ci prawo głosu. Gramy, teraz Bartek. Twój ruch! Kacper, zamknij się, bo ci przypierdzielnicze. <laughs> Jakie groźby karalne! <laughs> nie no, ale komu to przeszkadza, póki się jeszcze nie nakręcił? No, dokładnie. <laughs> Kacper. Co? No wiesz co? Widziałem. Zamilczenie. No i to to ja rozumiem. Pas. No, najlepiej pasuje się jak ja, na początku. Wyrównuję. Wyrównuję. Pas. Sprawdzam. I kolejna karta. A ty czemu nic nie dałeś? Pospasowałem. Dzbanie. Karty wyłożyłem. Wiktor, teraz ty. O, jestem dealerem. 25 tysięcy. Czyli chłop ma dobre karty. Wyrównanie. Nie jesteś dealerem, tylko Romuś był, ale spasował. Słaby towar, i się nie opłacało tyle dla niego ryzykować. 25. Wyrównuje. Wyrównanie, i myk kolejna karta. Wiktor, proszę. No nie wiem. 30 tysięcy. Pas. Czekam. A niech stracę. Wyrównuje. No dobra. Wyrównuje. Wyrównanie i ostatnia karta. No to ostatnia licytacja. 50. Ło, panie. Wyrównanie. Sprawdzam. Wyrównanie. No i teraz od Wiktora odkrywamy karty. Paradam. Nie no, para jobków. Ech, High card. No, bardzo miło się z wami panowie robi interesy. A z tobą nie miło. Wypierdzia Możesz pocałować pulę młodeł. Ja już muszę wychodzić. Cześć. Dokładnie, precz z Wiktorem, dyktatorem. To prawda, ukradłem, ale tylko głupi by nie skorzystał. Teraz jak Roman poszedł, to może pomyślimy nad tym, jak podzielić majątek Wiktora na sześć. Aneksja majątku oligarchii Wiktora. Tak właśnie Kaczor przegrał majątek Susina w karty. Cicho?